pokaż się, no właśnie, pokaż się. Proszę Państwa, syn zapytał ojca, tato, słyszałem, że w niektórych krajach afrykańskich mężczyzna poznaje kobietę dopiero po ślubie. Tak jest we wszystkich krajach, odpowiedział ojciec. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa z kizią, która mnie gryzie, na kolejnym 39. KHT. O, chodź kot, proszę, jakoś się, już przestań się bić ze mną, już. Kota pobrudziłem, kot się teraz strasznie myje. Nie wiem dlaczego, jak go doktor, to on się zawsze myje. No, człowiek jest brudnym zwierzęciem. Przykro mi. Proszę Państwa, po wczorajszej KHT no, dowiedziałem się wielu rzeczy ciekawych. Nie tylko o sobie, moim kotom też się dostało. Zresztą nawet nie wiedziałem, że jest tylu obrońców Rosjan w Polsce. Dowiedziałem się na przykład, że wyzwoliła mnie Armia Czerwona, a nie AK. No rzeczywiście, AK nie mogło mnie wyzwolić, ponieważ Armia Czerwona mordowała AK. Tego już ten ktoś nie napisał. No ale nieważne. Niektóre zresztą wpisy bardzo ciekawie były pisane za pomocą tłumacza Google i z błędami ortograficznymi, więc wiadomo skąd pochodzą. Dajmy sobie na razie spokój z tym. Nadal podtrzymuję to, co powiedziałem i będę podtrzymywał. Natomiast dzisiaj będzie tak trochę jak w dzienniku. Wiele tematów, różnych tematów zupełnie, chociaż pewna myśl przewodnia jednak w tym wszystkim będzie. Zacznę od pierwszego, od takiej sprawy, o której dzisiaj wszyscy cały mainstream aż trzeszczy, że Polsce grozi opcja atomowa. Merkel i Macron będziemy wspierać Komisję Europejską. Więc proszę Państwa, trochę mnie dziwi taki w tle zachwyt tych mediów nad tym, że Polsce grozi opcja nuklearna czy atomowa. Moim zdaniem nie, bo tam chyba muszą się wszystkie państwa wypowiedzieć, a mam nadzieję, że przynajmniej Węgry będą przeciwne. Zresztą Orban to zapowiedział, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Po drugie, ja przypomnę jedną rzecz z przemówienia z exposé. Tak to chyba było w exposé premiera Morawieckiego. On nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale powiedział wyraźnie, że my chcemy być podmiotem. Że w końcu nie będziemy słuchać Brukseli, natomiast Unia Europejska będzie nas słuchać, powinna nas też wysłuchać. Oczywiście, Unia Europejska powinna nas wysłuchać, ale błędem od samego początku i od negocjacji z Unią Europejską od lat 90. było to, że myśmy po prostu podlegali, bezpośrednio podlegali i polegali na wszystkim, czego zażąda Unia. Oczywiście ci, którzy uczestniczyli w negocjacjach, będą mówić, że się spierali w tam jakieś rzeczy i tak dalej, ale nie, to wcale tak nie było, proszę Państwa, tak do końca. Poza tym główne państwa Unii miały dość dobre rozeznanie w polskich stanowiskach negocjacyjnych. Nie podam oczywiście kryptonimu, więc niech się nie cieszą niektórzy, ale realizowałem pewną sprawę w roku 98, taką pewną pułapkę, taki lepik. I ku naszemu ogromnemu zdziwieniu wówczas w tą pułapkę wpadł cały urząd, który się wówczas nazywał, nie wiem, Urząd Komitetu Integracji Unii Europejskiej, czy jakoś tak się nazywa. W każdym razie w rezultacie naszych działań pan premier Buzek rozwiązał i zastąpił ten urząd. Tam niewielu ludzi pozostało. Proszę Państwa, ja mniej więcej za małą cenę miałem gdzieś jakieś... Tak miałem te polskie stanowiska, tajne polskie stanowiska negocjacyjne na jakiś miesiąc przed. Więc jeśli ja to miałem, to sobie wyobrażam, co mógł mieć inny wywiad w tym momencie. Ja pracowałem w kontrwywiadzie, a pułapka polegała głównie na pozorach zachodniej instytucji. Złapało się zresztą w nią bardzo dużo ciekawych ludzi. Gdzieś te papiery zostały, wszystko. Przepraszam Państwa, ale niestety ktoś nie potrafi zrozumieć, że ja w tej chwili nadaję, a zna mnie dobrze i dzwoni specjalnie. Także trafia mnie powoli szlak. No. Było, minęło. Wróciłem, także bardzo dobrze. Będę musiał to jakoś potem wyciąć w filmie. Albo zostawię to w filmie. I, proszę Państwa, wtedy działy się różne rzeczy. Później... Byłem świadkiem również rozmów, jak Anglicy namawiali naszych negocjatorów, żebyśmy tak bardzo Niemców nie słuchali, opowiadali różne rzeczy.
bardziej oni chcieli nas wpychać. Mieli oczywiście w tym swój interes, bo Anglicy mają zawsze swój interes, ale uważali, że trochę, że ja uważałem, że dla nas ten interes brytyjski byłby może korzystniejszy niż niemiecki, bo było wiadomo, o co chodzi, o co w tym wszystkim chodzi. Zresztą te wszystkie słynne fundusze unijne, które myśmy dostali, wracają. Wracają do Brukseli. Czasami zdwojone, ale to już temat na inną audycję. Także ja bym się tą opcją nuklearną niezbyt przejmował, no bo co Unia zrobi? Co Unia zrobi? Brexit przeżyła, ale polexitu nie przeżyje. Z wielu powodów. A Wielka Brytania to jest wyspa. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to niestety jest pewien kraj, prawda, nasz kraj zresztą, w bardzo ważnym miejscu w Europie, Kizia, nie przeszkadzaj, w bardzo ważnym miejscu w Europie. Jesteśmy bardziej potrzebni Unii Europejskiej, bez względu na to, czy nazwiemy ją niemiecką, czy nie niemiecką, kto tam jest najgłówniejszym państwem, niż oni nam, wbrew pozorom. I tak trzeba było myśleć od samego początku. Trzeba było wyciągnąć coś dla siebie. Mam nadzieję, że z tej opcji nuklearnej nic nie wyjdzie. Dziwię się, że niektórzy dziennikarze i niektórzy publicyści i teoretycy cieszą się, no bo się PiS-owi przyłoży w końcu, jakby to o to chodziło w rezultacie. Za to w razie czego zapłacą również i oni. Oni o tym nie myślą po prostu. No ale co? Tak jest, jak jest. Uważam, że to są straszaki po skandalu we Francji w Karakalach. Macron musi mieć trochę jednak kwaśną minę i nie ma co tutaj spekulować na temat, czy to będzie, czy nie będzie. Zobaczymy. Ja uważam, że to jest tylko krzyk, ponieważ Unia Europejska w tym wymiarze, moim zdaniem, jakim jest, się kończy. Bruksela musi słuchać. Musi słuchać krajów innych. Nie może narzucać swojego punktu widzenia i nie może, proszę Państwa, administrować. To nie stworzono Zjednoczonych Stanów Europy i jeszcze daleko do tego. Państwa są narodowe i państwo powinny być narodowe. Mówimy o traktacie lizbońskim i oczywiście jest natychmiast zarzut, że to przecież prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, ale nie było wyjścia w tamtym momencie, bo tak to zostało doprowadzone do sytuacji, do takiej sytuacji. Przypuszczam, że gdyby PiS wtedy porządził trochę dłużej, prawdopodobnie by się zdyskontowało niektóre postanowienia traktatu lizbońskiego i bylibyśmy w zupełnie innym punkcie. Niestety nadeszło PO i podległość PO Brukseli była wręcz żenująca. Była wręcz żenująca. W moim zresztą, to jest też zarzut wobec mojego speechu na temat Putina, że widzę tylko jedną stronę, a nie widzę Amerykanów, że to Amerykanie są gorsi i tak dalej. No tak, ale Amerykanie nas nie rozebrali, nie okupują. A proszę Państwa, porównywanie stacjonowania wojsk amerykańskich na terenie Polski i wojsk sowieckich na terenie Polski jest nadużyciem. Ogromnym nadużyciem, ponieważ Amerykanów myśmy sami zaprosili, ich jest o wiele mniej niż było Rosjan. Powoływanie się, że teraz Amerykanów jest więcej niż było w 1992 roku, jest też bzdurą, bo w 1992 roku oni się już zwijali, zostały tylko bataliony zwijające to wszystko. Zwijające oraz ludzie, którzy zabezpieczali tą zmianę stacjonowania. To należy wziąć pod uwagę. Również uważam, że Amerykanie popełniają bardzo wiele błędów. Lecz robią to w trochę inny sposób. Z Amerykanami da się dyskutować, z Rosjanami się nie da dyskutować, proszę Państwa. Tak uważam i będę tak uważał. W dodatku warto by, żeby ktoś jeszcze przypomniał sobie, że antysemityzm w Polsce, tak jak i słowiańczyzna, została narzucona nam przez Rosjan, przez cara jeszcze. To jest ta legenda, to jest jedno z głównych zadań carskiej ochrany, czy polityki carskiej, czy polityki rosyjskiej wobec Polski, pokazać właśnie to. Tak jak się dzieje Polaków. To widać, to nawet widać w remoncie, proszę Państwa. Znaczy w ziemi obiecanej częściowo. Widać ewidentnie to wszystko. No niestety po tych komentarzach widzę, że Rosjanie mają tutaj bardzo dobrze są umocowani i mają naprawdę dobrych obrońców. Ja jestem zaskoczony, że prawie we wszystkich środowiskach trochę tak tu się zaczyna dziać taka bezsilność pozytywistyczna. Oczywiście zaraz się tutaj niektórzy historycy literatury obrażą, ale pozytywizm był właśnie czymś takim, co chciał zerwać z walką zbrojną z Rosjanami, a raczej współpracować, wciągać, cywilizować ich, a oni tylko na to czekają. W
końcu i tak wszystkich ucywilizują za pomocą Kałasznikowa, bo tacy oni są. Dobra, spokój o Rosjanach, spokój o tej Brukseli, chociaż do niej jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, ktoś mnie prosił, żebym skomentował, ja sobie tutaj zapisałem, skomentował artykuł, że Niemcy myśleli o przehandlowaniu Nord Stream 2 na reparacje dla Polski. Zanim wrócę do źródła tego artykułu, skąd pochodzi artykuł, zanim to powiem, to powiem wprost. Jeśli to była prawda, a z oryginału, czyli ze źródła, czyli z Politico, to było jeszcze zanim pojawiły się tak jasno i tak konkretnie sformułowane oficjalne oświadczenie o żądaniu reparacji. To by oznaczało trzy rzeczy. Po pierwsze, że Niemcy wypracowali sobie alternatywę na Nord Stream 2 razem z Rosjanami. Po drugie, Niemcy obawiają się żądań o reparacji, czyli po prostu argument prawny, że one zostały już załatwione, jest niesłuszny. I po trzecie, najgorsze, to, że Niemcy mają bardzo dobre źródła w środowiskach mających wpływ na decyzje i to, co się dzieje w Polsce. Dlatego, że zaczęli to trochę wcześniej, zanim jeszcze myśmy już tak, w momencie, kiedy to były spekulacje. To znaczy musieli wiedzieć, że te spekulacje są początkiem żądań. A żeby to wiedzieć, muszą mieć niezłe źródła wywiadowcze, więc pewnie mają. Ja powtórzę raz jeszcze, że uważam, że prawdziwy kontrwywiad powinien patrzeć na wszystkie strony i chronić interesów kraju, któremu służy, przed wszystkimi, tak jak to robi UOKiK, jak to robi FSB i to jak to robi FBI, i ja ich za to szanuję. Autentycznie ich szanuję, bo wykonują dobrze swoją robotę. No ale cóż, nie ja rządzę, ja nie mam wpływu na to wszystko, ja sobie mogę tylko tak pogadać. Ale warto by się przyjrzeć również i temu, skąd się ten pomysł pojawił. To są trzy podstawowe rzeczy. Teraz wróćmy do Politico. Otóż, proszę Państwa, Politico jest bardzo dziwnym portalem. Naprawdę bardzo dziwnym portalem, dlatego że tam są podejrzenia również, że ten portal służy troszeczkę Rosjanom. A jaki to jest portal i czyj, to ja coś Państwu powiem. Znalazłem na nim artykuł pod tytułem Politico EU, prawda, pod tytułem, zaraz niech to będzie, Brussels is blind to diversity, czyli Bruksela jest ślepa na różności. To oczywiście jest pisany przez jakiegoś tam poprawnie polityczny, strasznie artykuł. Chodzi o to, że tam się nie pyta o, różne płcie, tam geje, to wszystko. To tak w stylu właśnie takiej bla, bla, bla. Ale jest taka ciekawa rzecz, jaka już jest głupota w tej poprawności. Bo oni piszą, że Politico pisze, że Europa jest pełna hipokryzji, bo z jednej strony nie pyta się o rasę, zabrania w ogóle, że jakiekolwiek pytanie się w ankietach o rasę może się skończyć procesem. To jest oczywiście prawda, ale oni tu piszą, że to jest hipokryzja, ponieważ w czerwcu europejscy specjaliści od raka skóry i public affairs, czyli i konsultanci spraw publicznych, zainstalowali specjalne kamery, specjalne aparaty w foyer Europejskiego Parlamentu w Brukseli, aby wypromować właściwe użycie kremów, tych sunscreen, takich kremów, które zabezpieczają się przed promieniowaniem UV. Kamera pokazała, rzeczywiście odniosły sukces ten monitoring, ta aplikacja miała sukces, ale był problem. Nie działało to na ludzi o ciemnej skórze. Jest to bardzo dziwne, ponieważ, proszę Państwa, ta osoba, która to pisała, nie rozumie jednej rzeczy, nie rozumie biologii i nie wie, co to są melanocyty. I nawet w zwykłej Wikipedii, jak się sięgnie, wiadomo, że osoby o skórze czarnej mają więcej melanocytów niż osoby o skórze białej, co jest związane zresztą z pochodzeniem oryginalnym danej rasy. Notabene rasa pochodzi z języka arabskiego, a nie z żadnych języków europejskich. I
Melanocyty warunkują odcień skóry. Oczywiście, że melanocyty są po to, żeby chronić przed szkodliwym promieniowaniem UV, więc tam w okolicach równika czy w Afryce, tam gdzie są rasy czarne, te melanocyty będą wyraźniejsze i dlatego jest kolor czarny. To nie wiąże się nic z inteligencją, z oceną człowieka, ale po prostu nawet próbowanie naginanie biologii i naginanie medycyny do poprawności politycznej jest śmieszne. I taki jest właśnie polityko, więc jeśli to jest prawda, to ja mam proste pytanie. W jaki sposób, po co nagle takiemu portalowi trochę lewackiemu Politico, który też kocha Putina tak na dobrą sprawę, jak się zobaczy, to wszystko, taki akurat artykuł. Po co to wszystko, po co to mówić i po co na przykład wrzuca na temat, że Niemcy znaleźli sobie, że Niemcy chcą poświęcić Nord Stream 2 swoją sztandarową inwestycję przeciwko, swoją sztandarową decyzję, żeby zdyskontować żądanie reparacji. Coś w tym jednak chyba jest, tak na dobrą sprawę. Kolejna sprawa z polityki zagranicznej. Przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na stronie trybun.org.pl. Pan Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Ja chyba go znam nawet i żeśmy chyba kiedyś rozmawiali na ten temat. Chiny walczą o globalne wpływy, stosując sharp power, czyli kombinację zastraszania, korupcji, dywersji, nacisków. To jest bardzo ciekawy artykuł. Rzeczywiście jest soft power, czyli tak jak dotąd Chińczycy stosowali, czyli zachwyt nad te wszystkie kultury, medycyny i tak dalej. Ale w Australii na przykład zastanawiają się w tej chwili nad szeregiem aktów prawnych, które w jakiś sposób przestrzegą ludzi i w jakiś sposób ochronią ludzi przed właśnie nową zmianą pewną jakościową działalności chińskich polityków, służb i w ogóle Chińczyków, którą nazwano sharp power, czyli to jest taka mieszanina korupcji, nacisków, perswazji, różnych innych rzeczy. U nas niestety jest taka sytuacja, że kontrwywiad na kierunku chińskim praktycznie nie istnieje. Ja nieważne skąd wiem również, że sinologów, byli tam jacyś sinolodzy, ale ich po prostu zawieszono, także z sinologami jest kłopot i zawsze mieliśmy problem, tak samo i w wywiadzie z wysłaniem kogoś tam, więc jeździli tam ludzie, którzy często nie znali tego rynku, a to jest specyficzny rynek. Chińskie inwestycje czy kredyty, które dają, zmuszają polityków do zajęcia takiego stanowiska, które się przysłuży się Pekinowi. To jest dość ciekawe właśnie. Warto się tym bliżej zająć i chyba się przyjrzę temu jeszcze bliżej, bo to jest dość ciekawe. Oczywiście ja jestem za współpracą z Chińczykami. To jest rzeczywiście dość śmiało i może być to korzystne dla nas i to bardzo korzystne, tylko że trzeba to pewnie bardzo dobrze kontrolować. Trzeba to po prostu bardzo dobrze i bardzo mocno kontrolować. Z innych tematów, proszę Państwa, to jest dzisiaj usłyszałem, że złapano tego człowieka, który meczet tam wybił szyby w meczecie w Warszawie, tam przy rondzie zesłańców syberyjskich. Ja już mówiłem, że uważam, że wybijanie szyb w meczetach czy gdziekolwiek jest idiotyzmem, jest po prostu kretyństwem i nie jest to skuteczną rzeczą, ale rozśmieszyła mnie trochę pani policjanka, która mówi, że u niego w domu znaleziono ulotki i pisma o treściach, które godziły, które obrażały religię i obrażały uczucia religijne. No ciekaw jestem, czy w Polsce aresztowano jakiegokolwiek muzułmanina za to, że posiada Koran. O ile się orientuję, to w Koranie są same treści obrażające każdego, kto po prostu nie jest muzułmaninem. I wzywające do przemocy wobec każdego, kto nie jest muzułmaninem. Więc jeśli już mówimy o ulotkach i książkach, o treściach obrażających i nawołujących do nienawiści religii na tle religijnym, no to proponuję rzeczywiście zastanowić się, czy Koran, czy nie zająć się tymi, którzy posiadają Koran. Oczywiście znowu trafiam na listę proskrypcyjną od kolejną, a trudno, niech tak będzie.
Pytanie, czy pan Morawiecki naprawdę musiał wracać do Warszawy, by przeczytać tajnej pilnej wiadomości? Nie można było wysłać szyfrogramu z samolotu z dyplomatą z odpowiednio zabezpieczoną korespondencją. Proszę państwa, więc ci, co to mówili, tutaj akurat jakiś tam, to nie wie, co jest. Nie wszystko da się przesłać szyfrogramem. Nie wiem, co to było i oczywiście nie wiem. Widocznie wraca, bo miał ku temu powód, więc musiał wrócić. Tym bardziej, że uważam, że dalszy jego pobyt w Brukseli i dalsze rozmowy nic by praktycznie nie dały jednak. I może dobrze zrobił, bo prędzej czy później, może chciał uniknąć spotkania jednak z panem Tuskiem, który się poskarżył, że on wysłał do niego, do premiera Morawieckiego jakąś informację, ale ten nie dostał odpowiedzi, tak jakby on od razu musiał odpowiadać. Może rzeczywiście były to bardzo ważne papiery, które na niego czekały. Jeżeli, proszę państwa, nie wszystko da się przesłać szyfrogramem ściśle tajnym, do tego trzeba uruchomić odpowiednie procedury, odpowiednie środki i odpowiednich ludzi, którzy mają takie dopuszczenie, a nie każdy ambasador, proszę państwa, ma takie dopuszczenia. Ja na przykład miałem ambasadora, który nie miał takich dopuszczeń i kiedyś przyszedł do niego ściśle tajny dokument i nie mógł go przeczytać i była kupa śmiechu, trzeba było wyjść z tego. Bo okazało się, że ja musiałem w jego imieniu odpisywać i pisać tam różne rzeczy, żeby albo obniżyli klauzulę, albo naprawdę nie chcieli, więc takie rzeczy też się zdarzają. To jest raz. Druga sprawa, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, co to są za dokumenty, bo to może być 30-stronicowe, ściśle tajne opracowanie, którego się nie wyśle szyfrogramem, a wysyłanie ściśle tajnego z kuriera, który będzie wiózł te dokumenty dyplomatycznego, a jak wiadomo, tacy kurierzy muszą mieć też specjalne uprawnienia, trwa. Naprawdę trwa, więc szybciej premier się znajdzie przy tych dokumentach tu, niż te dokumenty dojadą do niego. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z działalnością na styku służb MSZ-u i ściśle tajną, dobrze wie, jak to wygląda, jakie są kłopoty, wypisywanie listów kurierskich, te różne inne rzeczy i to tak szybko się ad hoc nie da załatwić, a to nie jest tak, że to trzeba specjalnie jeszcze zabezpieczyć, różne rzeczy, no, różnie to bywa. Polsat mówił o tym i połączył z wybicie szyby, a nie muzułmanie, kalifowie, nie wiem, nie, no ktoś nie mówi pisze po polsku, no rabować, to ciąć to, nie wiem o co tu chodzi. Może po prostu pan premier musi odebrać pilny meldunek od koordynatora do spraw służb. Może, nie wiem, po prostu nie wiem, nie ma się zastanawiać, skoro wrócił i już i zresztą tak nawiasem mówiąc, to myśmy się bardzo często zachowywali, że my jesteśmy na każde zawołanie. Ci wielcy się ustawiają najpierw i oni tylko każdego i łaskę robią, że z kimkolwiek rozmawiają. Węgry będą tam, poza tym, co by to dało w tej chwili? Nic, tam nic ważnego się w tej chwili nie dzieje, ważne rzeczy dzieją się tutaj. I teraz na sam koniec, proszę państwa, kurier to tylko człowiek. No zgadza się, że kurier to człowiek. Byłam stażystką w MSZ, nic nie było ściśle tajne, nie potraktowano mnie poważnie jak zwykle. No pewnie nie było, jak skoro pani nie miała dopuszczenia do ściśle tajnych, no to w takim razie tylko miała klarisy, tak jak większość dyplomacji, bo proszę państwa, do ściśle tajnych dopuszczenie ma bardzo niewiele osób na placówce. Generalnie w dyplomacji ściśle tajne nie są na placówce, a jak jest to ściśle tajne, to jest przychodzi tylko i wyłącznie do ataszatów albo do nas, no więc na tej zasadzie. Rzadko kiedy przychodzi to na, idzie to na zwykłych dyplomatów, więc nic dziwnego. Rosja, kto nas trzyma za mordę? Rosja czy Niemcy bardziej, a może Ameryka? Proszę pana, to jest pytanie, o którym ja już się śmiałem, to jest pytanie gladiatorów. Morituri de salutant. Kto nas trzyma za mordę? My sami pozwalamy, że myśmy sobie sami to wszystko założyli. Być może po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę z tym właśnie premierem, który jest spoza okrągłego stołu i możecie wrzucać na mnie jakie chcecie kalumnie i mówić co chcecie, ale tak uważam i dlatego jest taki hejt dla niego, ponieważ on i jego ojciec i ugrupowanie polityczne Solidarność Walcząca nie uczestniczyła. A ja również wiem, że była tak samo znienawidzona przez komunę, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa, jak i przez dużą część opozycji. Podziemia tak zwanego, które potem usiadło przy okrągłym stole, więc może dlatego jest ten hejt w stosunku do niego. Więc dajmy sobie spokój. I kto nas trzyma? Nikt, proszę państwa, my sami chcemy być trzymani. Ja tak uważam. Jak ja powiedziałem, to jest kwestia tylko odwagi cywilnej. Czy państwo myślą, że gdyby kontrwywiad złapał niemieckiego szpiega, to Niemcy by coś powiedzieli? Nic by nie powiedzieli. Zaczęliby coś krzyczeć i tak dalej. Oczywiście sprawy między sojusznikami załatwia się trochę inaczej niż sprawy między przeciwnikami.
Ale przecież ile jest skandali, że albo Anglicy znajdą szpiega amerykańskiego, a są specjalne stosunki amerykańsko-brytyjskie, albo nie, Amerykanie znajdą szpiega izraelskiego i też są specjalne stosunki izraelsko-amerykańskie i jakoś nikt z tego nie robi. Po to są kontrwywiady. Wywiady są po to, żeby próbować, a kontrwywiady są po to, żeby te próby wykrywać. I to jest normalne, pragmatyczne podejście. Tylko my nie. My nie, my kochamy natychmiast wszystkich, zachowujemy się strasznie i nie, nie, tak, prawda? I pozwalamy jednym, a bronimy się przed drugimi, a w rezultacie ci, przed którymi się bronimy, przez tych z drugiej strony też nas mogą szpiegować, odkąd oczywiście połączyli RFN z NRD. Tak to wygląda, proszę Państwa. No. Następny. Z tym premierem to będzie banderowszczyzna. Jejku, dajcie spokój z tą banderowszczyzną. Banderowszczyzna wbrew pozorom się o wiele szybciej skończy niż się nam wydaje, bo zdaje się, że na Ukrainie też już jej mają dość. I nieważne skąd wiem. I wiem, że nie lubicie, jak mówię, że nieważne skąd wiem, ale wiem. Na tym polega dowcip. Na koniec o tej słynnej ordynacji wyborczej, bo też mnie pytano, co sądzę o ordynacji wyborczej. Proszę Państwa, aż się zdziwicie, nic mnie to nie obchodzi. A wiecie Państwo, dlaczego mnie to nic nie obchodzi? Ponieważ w tym systemie politycznym, jaki mamy, systemie partyjnym, jaki jest w Europie, partii leninowskich, tak, partii leninowskich, bo one są sformułowane na, według pewnego artykułu Lenina, bez względu na to, jaki mają kolor i jakie poglądy, to są partie ze strukturami, młodzieżówkami partyjnymi. To są partie, które tworzą listy partyjne. To są partie z członkostwem. W odróżnieniu od partii amerykańskich, każdy system wyborczy będzie zły. Dla każdego. I każda partia, która akurat nie rządzi, będzie narzekała na ten system wyborczy. Każda, bo ja na przykład, bo w tym systemie mnie się nie podoba Kowalski, który jest na jedynce i zagłosuje na Malinowskiego, który jest gdzieś na 10. miejscu. I co z tego, kiedy nawet jak Malinowski zdobędzie większość głosów i on jakimś przypadkiem wejdzie, to Kowalski i tak wejdzie, bo jest na jedynce, bo to są listy partyjne. I tak, proszę Państwa, jest. Dlatego nie interesuje mnie w ogóle ta awantura o ten system wyborczy. Nie obchodzi mnie to, proszę Państwa. Autentycznie pójdę, zagłosuję tak, jak uważam, bo i tak głosuję na listę partyjną, a nie na konkretnego człowieka. Następne pytanie o JOW-y. Ja mówiłem o JOW-ach jakieś 2 lata temu, jeszcze przed poprzednimi wyborami, jak napisałem list otwarty do Pawła Kukiza, podawałem przykład, że JOW-y mogą to wszystko zabetonować. Też byłbym za JOW-ami, ale tylko gdyby tu był inny system, gdyby nie było właśnie tego systemu partyjnego. Gdyby nie było takiej konstytucji, jakiej mamy. Dlatego cała ta awantura ze strony PO, ze strony PSL jest troszeczkę bez sensu, ponieważ oni by zrobili to samo. Ta ordynacja wyborcza poprzednia, tak jak i ta obecna, były zrobione po to, żeby zabetonować jakieś układy. I to są stare układy partyjne, które powstały po 1989 roku. Przedtem była jedna partia, teraz tych partii zrobiło się 20, 30. Każdy sobie może założyć partię, bo na tym polega demokracja. W demokracji teoretycznie większość wygrywa, więc większość wygrywa. Każdy, kto chce, może kandydować, prawda? Jedyne wybory bezpośrednie i powszechne to są wybory prezydenckie, prawda? To jest jedyne prezydenckie, tylko to, więc w tym momencie możemy się trochę tutaj spierać. Natomiast jeśli chodzi o wybory do Sejmu, Rad Narodowych, czy jak to się tam nazywa teraz, no ja mówię Sejmu i Rad Narodowych, tak jak kiedyś mówiono, ale to do samorządów, są zawsze, będą z klucza partyjnego, chyba że zmienimy system, proszę Państwa. Ale żeby zmienić system, to trzeba go zmienić jakościowo. Trzeba go zmienić na partię, które są partiami wyborczymi, takimi jak w Stanach Zjednoczonych, bez działaczy i struktur lokalnych. I bez lokalnych działaczy przechodzących z jednej partii do drugiej partii, z trzeciej i tak dalej. Znam takich działaczy i wszyscy ich znamy, którzy przechodzili do każdej partii. A szczególnie, kiedy po 2 latach okazuje się, że PiS ma 50% poparcie, to nagle z PO zaczynają sobie przypomnieć, że oni właściwie to zawsze byli z PiS-em. No, ale trochę ich tam coś odrzucały i chcieli być w PO, prawda? Prawda? Tak to jest, a PiS ich przyjmie. A dlaczego ich przyjmie? Dlatego, że musi mieć większość.
W tym systemie musi mieć większość, jaką jest. Oczywiście system, który jest w Stanach Zjednoczonych i takich partii, jakich ja mówię, wytworzy silną władzę centralną, bo takie tylko systemy mogą wytworzyć silną władzę centralną. Ja nie chcę mówić o Wielkiej Brytanii, bo to jest królestwo, o którym wszyscy pamiętamy, że to jest królestwo, które ma własne prawne i polityczne uwarunkowania w polityce wewnętrznej, więc tam jest ten premier. Natomiast to system prezydencki głównie i do takiego systemu moim zdaniem powinniśmy dążyć. Ja tak uważam. Wtedy możemy mówić o JOW-ach, wtedy możemy mówić o ordynacjach wyborczych, o głosowaniu korespondencyjnym przez telefon, jak to chce, na migi nawet. Proszę Państwa, oczywiście nie obrażam niepełnosprawnych, to nie o to chodzi, na migi nawet po prostu. Ale w tym systemie nie ma sensu, proszę Państwa, naprawdę nie ma najmniejszego sensu. Dobra. Trochę dzisiaj się nagadałem, może trochę chaotycznie dla wielu ludzi. Dziękuję. No, powinny być obowiązkowe jak Szwajcaria, co powinny być obowiązkowe? Wybory. No tak, działalność, to znaczy to nie jest tak, że co powinno być obowiązkowe? Ja mówiłem o wyborach. O wyborach nie, proszę Państwa, bo na przykład w Anglii jest obowiązkowe zarejestrowanie się, natomiast uczestnictwo nie jest obowiązkowe. Nie jest obowiązkowe i dopóki, i jeśli będzie obowiązkowe, to będzie to w takim razie totalitaryzm, tak prawdę mówiąc. Jeśli będzie obowiązkowe, nikt nie może zmusić nikogo do głosowania. Do głosowania. O, jeszcze można tworzyć jeszcze dodatkowo referendami, wesprzeć. Tylko przede wszystkim trzeba jakościowo i konstytucyjnie zmienić system partyjny w Polsce. A na to się nikt nie godzi. I nikt się nigdy nie zgodzi, przynajmniej w najbliższej, przewidywalnej przyszłości. Ja na pewno tego nie dożyję. Mam nadzieję, że mój syn dożyje. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy w tej chwili są w szkołach, dożyją tego wszystkiego. Dobrze. Dziękuję Państwu. Dobranoc. W piątek, w sobotę o 19.30 zapraszam na KHT Question and Answers. I to będzie w... Kiedy to będzie? I będzie już lecieć na YouTube. Bezpośrednio na YouTube. Dziękuję. Dobranoc.